Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego giełda tak dynamicznie wzrosła? Jakie są powody? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam w przyszłym tygodniu we wtorek o godzinie 18:30 na nasze następne spotkanie w kawiarni Agere Contra, gdzie porozmawiamy sobie o rynkach finansowych. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Dlaczego giełda tak dynamicznie wzrosła? Jakie są powody? Zobaczmy na pierwszym wykresie, który jest w tle, zachowanie amerykańskich obligacji. Rynkowe stopy procentowe wczoraj wyraźnie spadły, nawet z okolic 3,80% do poziomów 3,60% i mamy nowe minima tendencji spadkowej. Jaki jest powód? Dlaczego tak się stało? Wczoraj wieczorem prezes Powell zaczął mówić wprost, że Fed zamierza dokonać pivotu, że zaczyna myśleć o tym, żeby ograniczać tempo wzrostu podwyżek stóp procentowych. A to jest oczywiście woda dla tych wszystkich, którzy bardzo chętnie widzą to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już blisko i przełożenie tego faktu na wycenę spółek giełdowych, na wycenę ryzyka, na wycenę amerykańskiego dolara i oczywiście na wycenę amerykańskich dolarów względem obligacji jest bardzo duże i widzimy właśnie taką zmienność. Więc głównym powodem tego, dlaczego giełdy tak dynamicznie wzrosły, jest wypowiedź prezesa Powella, który wprost zasugerował, że tempo wzrostu podwyżek stóp procentowych zostanie ograniczone i że już nie trzeba i nie można spodziewać się aż tak dynamicznej fali podwyżek stóp procentowych. Więc wniosek jest taki, że jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych i na kolejnych wykresach zobaczymy, jak właśnie zmieniły się oczekiwania rynkowe. I na następnym wykresie właśnie to widać, jak implikowana stopa procentowa zmniejszyła się. Po tych wczorajszych wypowiedziach zmniejszenie o 10 punktów bazowych stało się faktem. Moim zdaniem zmniejszenie tej implikowanej stopy procentowej byłoby większe, ale rynek jest przed fazą i w trakcie dyskontowania danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, plus oczywiście dzisiaj poznamy jeszcze dane o inflacji PC ze Stanów Zjednoczonych, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Dlatego też skala tego ruchu nie była aż tak duża. Natomiast jeżeli się okaże, że dane makroekonomiczne wspierają tezę o tym, że należy oczekiwać pivotu, należy spodziewać się już trwałego zmniejszenia się tempa podwyżek stóp procentowych, no to oczywiście skala ruchu będzie zdecydowanie zwiększona. Fed wczoraj ustami prezesa Powella dokonał przewrotu na rynku w oczekiwaniach i myślę, że jest to jeden z tych głównych czynników, który będzie wpływał na rynki w końcówce 2022 roku. Na chwilę obecną implikowana stopa procentowa zmniejszyła się o 10 punktów bazowych i to jest także punkt odniesienia przed kolejnymi wydarzeniami, które będą miały miejsce podczas dzisiejszej i zwłaszcza jutrzejszej sesji na rynkach finansowych. Następny wykres to oczywiście amerykański dolar, który jest bardzo ściśle skorelowany z zachowaniem przyszłej stopy procentowej, więc jeżeli stopy procentowe nie mają iść w górę aż tak bardzo, jak jeszcze kilkanaście godzin temu zakładano, więc amerykański dolar się osłabia, stąd też taki ruch w górę i teraz jak widzimy posługujemy się wykresami miesięcznymi, bo wczoraj zakończyliśmy miesiąc i wygląda na to, że świeca miesięczna faworyzuje scenariusze prowzrostowe i to nawet zakładające dynamiczny ruch w górę na euro-dolarze, ponieważ zakończyliśmy miesiąc nad poziomem oporu, poziomem teraz wsparcia 1,0350 to są minima sprzed 5-6 lat, więc moim zdaniem to jest sygnał ku temu, żeby zwiększać prawdopodobieństwo dalszej fali osłabienia amerykańskiej waluty. Jak widzimy także za każdym razem, kiedy na wykresie miesięcznym pojawiała się świeca o takim większym, dłuższym, górnym, o takiej większej, o takiej skali, o jasnym charakterze, to zachęcało to do tego, żeby wieścić kontynuację ruchu w górę, czyli osłabienie amerykańskiego dolara. I bardzo podobne zjawisko obserwujemy na parze dolar do jena. W tym wypadku kształt świecy miesięcznej faworyzuje
głębszą korektę spadkową i analogicznie bardzo podobnie zachowywały się rynek w sytuacji, kiedy powstawała na wykresie miesięcznym taka świeca. Dawało to perspektywę kontynuacji ruchu w dół i moim zdaniem jest to teraz scenariusz bazowy i pamiętamy, że jest ścisłe powiązanie zachowania dolar jena względem rentowności amerykańskich obligacji, więc jeżeli rentowności będą dalej szły w dół, to jen będzie miał kolejne paliwo do kontynuacji ruchu w kierunku wsparć, które są teraz w rejonie około 130 na tej parze, którą obserwujemy w tle. I oczywiście te dane makroekonomiczne, które poznaliśmy, faworyzują scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych. Stąd też wczoraj indeks S&P zakończył miesiąc dokładnie na swoich maksimach, dynamicznie pokonując poziom 4000 punktów i faworyzując scenariusze zakładające właśnie to, że będziemy w końcówce roku mieli kontynuację rajdu Świętego Mikołaja, czyli wydźwiganie indeksów giełdowych tak wysoko, jak się tylko da. Statystyka, przypominam ten wykres, pokazuje jednoznacznie, że czwarty kwartał jest idealny do tego, żeby obserwować wzrosty indeksów giełdowych i w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, jest bardzo duża szansa na to, że właśnie tak się stanie i to pomimo tego, że w rejonie 4100-4150 mamy serię poważnych, potężnych oporów na indeksie S&P, które teoretycznie mogą zatrzymać ruch wzrostowy, ale jeżeli zmiana nastawienia Fedu będzie wzmacniana także danymi makroekonomicznymi, to moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że i te opory, o których przed chwilą mówiłem, zostaną pokonane, a przekroczenie poziomu 4150 punktów będzie także oznaczało wejście indeksu Standard & Poor 500 w techniczną hossę i oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby wierzyć nawet w możliwość ataku na maksima wszechczasów w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach. Zdecydowanie lepiej zachowuje się giełda niemiecka. Relatywna siła niemieckich spółek jest bardzo dobrze widoczna. Wynika to oczywiście z ruchu na euro, z umocnienia aprecjacji europejskiej waluty, ale moim zdaniem jest jeszcze większa szansa na ruch wzrostowy tutaj na niemieckich spółkach. A kształt świecy miesięcznej, którą obserwujemy, moim zdaniem daje potencjał ku temu, żeby wierzyć nawet w to, że będziemy atakować maksima wszechczasów. Dlatego też skala tego wzrostu, który miał miejsce wczoraj, który wczoraj moim zdaniem nie był zdyskontowany jeszcze przez niemiecką giełdę, powinien być tutaj uwzględniany w perspektywach. Natomiast słabość widać na giełdach azjatyckich. Pomimo tego, że giełda w Chinach wyraźnie rośnie, to jednak inne indeksy giełdowe z innych części tutaj z innych części Azji, z tych najważniejszych gospodarek azjatyckich, zaczynają nowy miesiąc od lekkiego zatrzymania, korekty. Natomiast myślę, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ Azja żyje swoimi kłopotami. Pamiętamy, co się dzieje w Chinach. Protesty, zamknięcia gospodarek, zamknięcia miast. Natomiast tutaj Europa żyje tym, że będziemy wkrótce dyskontować szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i dyskontujemy szczyt inflacji, co jest bardzo dobrą wiadomością dla ryzyka. No i oczywiście te dane makroekonomiczne. Dzisiaj najważniejsze będą te o godzinie 14.30, ponieważ inflacja PCE to jest ulubiony miernik inflacyjny dla Fedu, więc każdy spadek inflacji, a w październiku inflacja PCE miała spaść do poziomu 6%, będzie pozytywnie odebrany przez rynki finansowe. Im głębszy oczywiście spadek, tym lepiej. I oczywiście im wyższa inflacja, tym gorzej dla rynków ryzyka, ale moim zdaniem w tym wypadku jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo spadków niż wzrostu tempa inflacji w Stanach Zjednoczonych. I równolegle poznamy także deflator PCE, który w ujęciu core także ma sygnalizować korektę spadkową. Czy tak się stanie? To jest moim zdaniem jedno z najciekawszych pytań podczas dzisiejszej sesji. I oczywiście dzisiaj także, jako że mamy pierwszy dzień miesiąca, poznamy wskaźniki PMI, wskaźniki ISM dla poszczególnych gospodarek. Dla Stanów Zjednoczonych o godzinie 16 będzie to wskaźnik ISM. I jak widzimy, mediana prognoz sygnalizuje recesję.
tego sektora, ponieważ spadek poniżej 50 punktów ma mieć miejsce, więc oczywiście bliskość tego poziomu i to, gdzie się ukształtują ostatecznie wyniki gospodarki, będzie także wspierało albo nie popyt na ryzyko i moim zdaniem w tym wypadku reakcja powinna być nielogiczna, czyli im gorsze dane, tym lepiej dla indeksów giełdowych. Natomiast wczoraj poznaliśmy wskaźnik PMI dla Chicago i okazał się on być bardzo słaby, sygnalizować recesję w gospodarce. I równolegle patrzmy także na zachowanie implikowanej stopy procentowej dla strefy euro i tutaj widzimy praktycznie brak większych zmian, czyli zmiany dla Stanów Zjednoczonych i brak zmian dla Europy faworyzują właśnie scenariusze prowzrostowe na euro-dolarze. I z rynków surowcowych warto zwrócić uwagę, że wczoraj udało się oddalić cenę miedzi od poziomu 8000 dolarów. To jest scenariusz, to jest bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, dla indeksów giełdowych. Rośnie także cena złota. Tutaj pamiętamy o powiązaniu między złotem a rentownościami, a zachowaniem amerykańskiego dolara. Jeżeli dolar się osłabia, rentowności spadają, to jest to idealne środowisko ku temu, żeby cena złota rosła i właśnie to obserwujemy, a zakończenie miesiąca na maksimach faworyzuje scenariusze prowzrostowe, więc wyjście nad poziom 1800 dolarów uważam, że jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, nawet w perspektywie krótkoterminowej. Udaje się bronić wsparcia na cenie ropy naftowej, więc okolice 77 dolarów stają się trudną barierą do przejścia, natomiast surowce generalnie wspierają teraz popyt na ryzyko, więc indeksy giełdowe mają potencjał ku temu, żeby ruszyć w górę i bardzo podobnie jest na Bitcoinie, który wracając na poziom 17 tysięcy dolarów zaczyna generować pierwsze sygnały ku temu, żeby jednak wierzyć w to, że szczyt że dołek może być tutaj ustanowiony i że może wystąpić presja na to, żeby ten Bitcoin ruszył w kierunku 20 tysięcy dolarów. Natomiast początek miesiąca powinien być i w tym wypadku bardzo interesujący. I oczywiście w tym wypadku podczas wczorajszej sesji powiedziałem, że dzisiaj będziemy wracać do ocen rynkowych wczorajszych danych o inflacji w naszym kraju. No i oczywiście rzućmy okiem, co tutaj generuje nam rynek pieniężny. Widzimy, że WIBOR lekko spada. Cały czas mamy tendencję spadkową, więc listopad był pierwszym miesiącem od bardzo, bardzo wielu, podczas którego WIBOR spadł. Stawki te najkrótsze na rynku pieniężnym sygnalizują, że w grudniu nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych. Stopy procentowe zostaną utrzymane na tym samym poziomie. W kolejnych miesiącach jest bardzo podobnie, natomiast zmianę widać w perspektywie roku w przód, czyli pod koniec 2023 roku. Zobaczmy na wykresie, jak bardzo podczas wczorajszej sesji, po tych danych o inflacji, zmniejszyły się te stawki, zwiększając prawdopodobieństwo pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce. I po tych danych, które wczoraj poznaliśmy, po sesji amerykańskiej, widzimy, że rynek wycenia pierwszą obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w Polsce pod koniec 2023 roku, z rosnącą szansą na to, że stopy procentowe w Polsce pod koniec 2023 roku będą zmniejszone nawet o 50 punktów bazowych, ale w cenie jest obniżka o 25 punktów bazowych, a to powinna być bardzo dobra i pokrzepiająca informacja dla tych wszystkich, którzy mają kredyty hipoteczne i inne oczywiście zobowiązania. Jako że dzisiaj startujemy z nowym miesiącem, i każdego pierwszego dnia miesiąca, jeżeli trwa sesja, to dyskontujemy dane o wskaźniku PMI dla sektora przemysłowego w naszym kraju za listopad. I w tym wypadku mediana prognoz sygnalizuje wzrost o jeden punkt na tym wskaźniku, czyli moim zdaniem, jeżeli i ze wskaźników PMI doszłoby do sygnałów optymistycznych, to giełda papierów wartościowych będzie miała potencjał ku temu, żeby zareagować wzrostami, licząc na to, że te bardzo minimalne poziomy, na których teraz jesteśmy na wskaźniku, dadzą odbicie, dadzą ożywienie gospodarcze i perspektywy ku temu, żeby jednak wyniki spółek były lepsze niż zdyskontowały to teraz rynki papierów wartościowych. Więc moim zdaniem ryzyko
dla posiadaczy krótkich pozycji na indeksach giełdowych w Warszawie jest bardzo duże, ponieważ jest rosnąca szansa na to, że wskaźniki PMI będą lepsze niż zakładały prognozy. Rynek długu zachowuje się klasycznie, czyli po wczorajszych danych mu pokazujących inflację niższą, rentowności spadają, czyli obligacje są kupowane i jesteśmy na bardzo dobrej trajektorii, żeby przetestować tą średnią 200-sesyjną w rejonie 6,30%. Euro, złoty, dolar, złoty są na swoich bardzo istotnych poziomach technicznych, poziom 4,65 euro, złoty, 4,50 dolar, złoty, więc gdyby się okazało, że podczas dzisiejszej sesji oraz oczywiście po jutrzejszej, która także jest niezwykle istotna z powodu danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, będziemy łamać te poziomy, to rynek złotego, który jest bramą wejściową dla inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce, będzie jednoznacznie sygnalizował wejście rynku złotego w kolejną fazę rajdu Świętego Mikołaja, grę na to, żeby umocniony był złoty w perspektywie średnioterminowej i oczywiście byłaby to wtedy wielka zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej na warszawskiej giełdzie. Dzisiejsze otwarcie na warszawskiej giełdzie i kontynuacja tendencji wzrostowej, zwłaszcza przejście ostatnich maksimów, będzie jednoznacznym sygnałem, że te ważne średnioterminowe opory w rejonie, na których teraz jesteśmy, w rejonie 1750 punktów, są przełamywane i otwiera się perspektywa wzrostu nawet w okolice 2000 punktów jeszcze przed końcem tego roku. Dlatego też warszawska giełda papierów wartościowych moim zdaniem stoi przed niezwykłą szansą ku temu, żeby wygenerować następny impuls wzrostowy. Jeżeli otworzy się dzisiejsza sesja z luką wzrostową, to ta luka będzie także luką na wykresie miesięcznym, a takie opory rosną na znaczeniu. Dlatego też moim zdaniem należy bardzo bacznie obserwować to, co się będzie działo na warszawskiej giełdzie podczas dzisiejszej sesji. No i oczywiście moim zdaniem byki na giełdzie papierów wartościowych powinny liczyć na to, że dane o wskaźniku PMI pokażą, że sytuacja jest lepsza niż zakładał konsensus rynkowy, a w takiej sytuacji będzie potencjał ku temu, żeby dyskontować dalsze wzrosty indeksów giełdowych. Także zachowanie euro-dolara, zachowanie krajowej waluty, jeżeli dane makroekonomiczne będą temu sprzyjały, to jest to mieszanka, która powinna doprowadzić do rozpoczęcia następnej fazy tendencji wzrostowej na indeksie WIG20, do kontynuacji hossy na warszawskiej giełdzie, ponieważ indeks WIG20 i indeks WIG są w technicznej hossie i warto o tym pamiętać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej. Będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.